Cześć i czołem widzowie, witam was w drugim odcineczku Zanbounda. Lecimy sobie z naszym pierwszym wyścigiem. Dalej kontynuujemy prawdopodobnie prolog. Hej, Idel. Siemka. Co tam się dzieje? Dopiero ruszyliśmy, więc niewiele. Hej, Rydell. Znasz jakieś dobre knajpy w Heights? Mówiłem, żadnego Heights, żadnych knajp, żadnych dupków. Jasne! Znajdziemy coś na miejscu. Może upieczymy steka nad ogniem w kuble na śmieci. Hej! Ona żartuje. Żartujesz, prawda, Jas? Jasne, wbijam się. Będę musiał się... Pierwszy zlot. Jesteś gotowa? Tylko się nie napalaj. Musimy sprawiać wrażenie, że wiemy, co robimy. Inaczej nikt nie będzie chciał się z nami zadawać. Dobra, dobra. Ale damy sobie radę, nie? Musimy mieć auto na miarę ambicji. Powinno wyglądać jak trzeba. Wygrywanie to nie wszystko. Obyśmy nie dali ciała. Trzymaj się ze mną, ogarniam temat. Jeżeli dźwięk w tym odcinku będzie ciutkę za głośny, to was najmocniej przepraszam. Niestety nagrałem ten odcinek pod rząd i nie jestem w zasadzie sprawdzić każdego możliwego dźwięku. W każdej możliwej sytuacji, wiecie? Nigdy nie widziałam tylu ludzi na zlocie. Musisz nadrabiać miną. Tak więc jeśli będzie faktycznie za głośno, to dajcie znać w komentarzach. A ja tak czy siak... Jeszcze poeksperymentuję. Dobra, nasz pierwszy wyścig. Rekord fabryki. Trzy koła. Nawet nie wiem, czy to jest dużo, trzy koła w tej grze. Tutaj inaczej liczą walutę. Póki co to jest dla nas fortuna. Sprint, no dobra. Zobaczmy, jak tutaj wygląda najtrudniejszy poziom. Najtrudniejszy, z masło maślane. Najwyższy poziom trudności, o. Dobra, lecmy. Ha, tutaj jest to. Good. Tutaj musimy trafiać tak jak... Dragu. Co? Czuję stres. Zapnij pas. Tam stres. Witamy w Lakeshore. Ta zabawa nie jest dla dzieci. Dam radę. Zrobię to. Naprawdę to robię, dosłownie. Tak jest, nie odpuszczaj. O nie, nie odpuszczę ci tego. Ała, ała, ała. Dobra. Nie ma lipy. Posuń się, posuń się. Wyklepię się. Dobra. Jak nas zatrzymają, zwalę wszystko na ciebie. Że co? Żartuję. Cieszę się, że to ty jesteś ze mną w aucie. Długo na to czekałam, tylko nie mów Rydellowi. O czym? I o to chodzi. Co? Przepraszam, najmocniej cywile. Muszę się jeszcze przyzwyczaić do tego modelu jazdy. Teraz sobie naładujemy zry. Jeden błąd i będę z przodu. Bez jaj! Ała, nie widziałem tego gościa. Fucking. Skupiłem się za bardzo na zrywie, kurde bele. A, wow, iła. Serio nie wygram pierwszego wyścigu? No niech to kule biją. To najgorszy dzień w moim życiu. Chyba się nie uda, widzę, że jestem za słaby. O, dude, serio. Nikomu nie oddam swojej kasy. Dobra, jest, udało się. Ale ten countach jest, no... specyficzny. Myślałem, że będzie się go łatwiej prowadzić. Ale mamy to. Super.
I na jednym wyścigu zarobiliśmy. Aha, tylko. Przy powtórkach nie ten. Nie Dziwnie daje nam było na tym kasy. zlocie. Przydałoby się trochę więcej stylu. Co ty możesz wiedzieć o stylu? Błagam cię, pozwalam ci prowadzić ten wóz tylko dlatego, że nie masz co robić. Ależ mam co robić. Pozować na masce, wyglądać bosko, jak Au. zawsze. Mówię ci, jak ja będę prowadzić te Sorry. zloty, to będzie się działo. Kiedy ty będziesz prowadzić zloty? No wiesz, nie chcę spędzić reszty życia w warsztacie. Ta dziewczyna ma ambicje, kumasz? Ambicje, żeby w końcu odnaleźć styl. Zawsze mam jakiś plan. A, w to nie wątpię. Ale wątpię, czy ty masz styl. Oła, wiła. Burmistrz Morgan Stevenson jest gotowa odbudować Lakeshore. Siła miasta zależy od siły jego fundamentów. A naszym fundamentem jest Morgan Stevenson. Sponsorem reklamy jest firma Waterside Construction. Lakeshore wraca do świetności, jeden biurowiec po drugim. O, super, jeszcze więcej korporacji. Tego nam właśnie trzeba. Hihu, hihu, hihu. Pani prezydent, oj, tryb nocny. Wracamy do mechanik hitowych. Co to mamy? O, a propos Jak wam dziś payback. poszło? Hit. Fura daje Super. radę. Reklama warsztatu. Co planujesz później? Po wyścigu? Po wyścigu, po rajdelu. Nie możesz tam pracować całe życie. Nigdy o tym nie myślałem. Chciałem po prostu wyrwać się z systemu opieki zastępczej. Fury Rajdela to dla mnie idealne miejsce. Jest dla nas dobry. Tak, to prawda. W sumie to najbardziej stabilne miejsce, w jakim byłam od dawna. Ale czasami sama nie wiem, czegoś mi brakuje. Znaleźliśmy swoje miejsce, gdzie możemy się czuć jak w domu. I mamy plan. Wygrywać. Będziemy wygrywać i to dużo. Coś mi tu nie pasi. Ej, Smarku, jest tam Jas? Co tam? Widziałeś mój klucz do rur? Ten, na który mówisz, kluczuś? Tak, kluczuś. Gdzie on jest? A w czerwonej szafce? Oczywiście, że szukałem w czerwonej szafce. Zawsze w niej szukam przecież. Nieważne. I gdzie był? Ten, no, w tej, no, no wiesz. Nara, Rajdel. Paruwa. Wiesz, że nie możemy startować wszędzie, co? Nie mamy kasy na najlepsze zawody. Kurde, to z Europy i z Afryki nawet są ludzie. What the hell? Dobra, lecimy, lecimy. Może tym razem uda nam się za pierwszym razem to zrobić. Aj, 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 aj. No tutaj naprawdę trzeba się postarać, żeby to przejść na najwyższym poziomie trudności. Kurde. Albo to jest kwestia tego, że się nie przyzwyczaiłem do auta. Teraz już mniej więcej wiem, co się powinno robić. Dobra, dobra. Aj, nie udało mi się. Będzie No super! trudno, no to z ostatniego miejsca jedziemy, mamy dwa kółka. Dobra. To nie jest traska pod to auto. Ale no trudno. Powiedz, że tędy mogę. Aha, no jak zwykle. Chciałem być sprytniejszy, a wyszło jak zawsze. Mamy no dalej. A co jest dozwolone? Jeśli twoja kasa jest brudna od krwi, pewnie kiedyś była moja. Mierzymy wyżej niż burmistrz. Nie bój nic, długo nie zabawisz na Ała. czele. Ło. Jakieś osiągnięcia mi kurde przychodzą ze Steama. Ej no kaprze, tego nie wygramy. No. Co kupię sobie najpierw? Przepraszamy. Auto. Dobra, udało się. Nie no, Harlow, chodź tu. No chyba jajo.
To są żarty jakieś. Uwielbiam zapach forsy innych ludzi. Centrala, tu patrol. My też ścigamy cel. Cholera, to... Dobra, jest. Udało się. Że tu jesteśmy. Uda się. Uda się, jest. Kurde, bele, no. Hu, ale od tego startu bardzo dużo zależy. Ja pierniczę. A, no i pościg, dobra. No to zobaczmy. Jak tu się ucieka? Mamy towarzystwo! Jedziemy dalej. Jeszcze parę zakrętów i ich zgubimy. Żebym się nie zrespilił z tą maską, proszę. Jest. Gdzie jest garaż? Kurde, w przeciwną stronę. O, dude. No dobra, no to trzeba pojechać prosto i w lewo. Brawo! Szkoda, że Rydell tego nie widział. Serio? Wściekłby się. Wiesz, że w swoim czasie... na zlot lecimy? Nie, dobra. On robi wszystko jak należy. Zaróbmy sobie. Dobra, jest perfekt start. Zarobiście. Czemu oni tu wszyscy jadą? Co za barany? Hop, hop, hop. Dobra, super. Dobra, chyba mam konkurencję. Dałoby się wjechać na ten drugi pas. Cyk, super. Ała. Centrala, siedzimy podejrzanym na ogonie. Zaraz cię wyprzedzę. Jasne. Ała, chyba, że się pierdolę. No właśnie. Nara, zakuty ubie! Ała, ale stracił przyczepność. Co to miało być? Czemu oni taki rubber banding nagle dostali? O! O, już widzę linię mety! I twoją kasę! Bez jaj, no. No chyba sobie żartujesz. No ja ich muszę jeszcze dogonić, no. Bez przesady. Uwielbiam zapach forsy innych ludzi. Nie dogoniej. Kurna mać. Ej, a z porządku? Tak, w porządku. Super. I co tam? Możesz zabrać mojego kumpla? Ma gliny na karku i potrzebuje szybkiego wozu. Jasne, już tam jadę. Oh boy. No to super. Jeszcze takie misje będziemy mieć, tak? Z twoim ziomkiem Rydellem. Ziomkiem? Wyjąć filtr? Harowałam całą noc, podczas gdy on oglądał, jak Spins przegrywają kolejny mecz. Nie zgłosiłaś się sama? Nieważne. Nie bierz tego do siebie. On cię docenia. Przecież wiesz. Więc jesteś po jego stronie. Oż ty, ale lecę. I prosto w auto. I 360. Kurde, co ja jestem samolotem, czy co? No i się obraziło. A jednak tutaj trzeba podjechać. O, siemaniu. Dawaj. Gdzie cię zawieźć? Unikaj policji. Okej. Okay. Jedź. Zawieź mnie do domu. Szybko. Dobra, shut up. Tak bez gry wstępnej? A co to, randka? Potrzebuję podwózki. Będzie z tym jakiś problem? Nie. Spoko. Zgaduję, że nie jesteś zbyt gadatliwy, co? Wolałbym mniej gadania, a więcej jeżdżenia. Żaden problem.
Nie muszę zagłuszać ciszy rozmową. Pogadanką. Nie. Ja nie. Nie przeszkadza mi to, siedzenie w ciszy, w samotności. Ja i trochę. Ta cisza jest super, nie? Nadal cię słyszę. Ajajajajajajaj, policja. Respi się normalnie. Kiedy mordą. Nie jesteś taką pierdołą. Wow, co za komplement. Napiszesz mi recenzję? Bardzo by mi to pomogło. Bardzo. Zawsze się tak narzucasz? Kurczę, a myślałem, że zaczynamy się dogadywać. Po prostu zawieź mnie gdzie trzeba. Gliny chyba koniecznie chciały z tobą pogadać. Zawsze to samo. Wyrobią sobie opinię na twój temat i chcą cię załatwić. Więc jesteś niewinny. Zależy jak rozumiesz niewinny. Bez winy? To kurwa. Nie jestem, jak to mówisz, niewinny. A, okej. Sorry, ludziska. Nie akceptuję przejeżdżania ludzi. Ale oni uciekają od auta. Nie wiem, czy widziałeś, kolego. No nie no, to jest żart jakiś. Chyba największym utrapieniem poza sterowaniem będzie unikanie policji w tej grze. Kurde balans. Powiedz, że ja tu zjadę. Powiedz, że nie zjadę. Albo jednak. Oczywiście, że zjadę. Tak, przysnęło mi się, oczywiście. Jestem na dachu. Aha, no właśnie. Dobra, jump. Łup. Super. Jesteśmy. Proszę pana. Panie kolego, Jasmine. Wiesz co, nawet nie było źle. Udało ci się dzisiaj zdobyć przyjaciela. A moi kumple są zawsze mile widziani w mojej kryjówce. Wo. Hej, Ryder. Siema, jest z tobą Jaz? Nie, jestem sam. Co tam? Tak, tylko dzwonię, żeby powiedzieć, że auto spodobało się klientowi. Dobra robota. A co tam? Ryder dzwonił, odpala beczkę i chce zrobić pieczony mostek w sekretnej marynacie swojego ojca. Skusisz się? Zajęta jestem. No weź, Jaz. Mówił, że klienci są zadowoleni z bryk. No i? Cieszy się i chce to z nami uczcić. To czemu do mnie nie zadzwonił? Haruje jak wół, a on myśli, że przekona mnie jakimś mostkiem? Nie ma opcji. Pogadajcie ze sobą, to zobaczysz, że on... Ktoś... To są za dialogi. Oh my god, ludzie narzekali, że payback miał cringe'owe. Słabe dialogi. Ja to opiem. To chyba nie grali w Unbound. Super. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt łatwo. No chyba sobie żartujesz. O, dobra. Miałem mieć większą przyczepność, a tymczasem driftuję. Au. Dobra, nie ma źle. Może sobie jednak... A nie mogę. No trudno. Chciałem zmniejszyć trochę docisk. W ulicznych wyścigach nie ma zasad. Pamiętaj o tym. Nie zapomnę ci tego. Ale to ty we mnie wjechałeś, durniu. Merol w cabrio zrobiony pod brief? No chyba, jajo. Aha. Ale ciule. Ci policjanci znowu źle pojechałem, co? No, wiedziałem. Ragera Rehir. Ta kanalia naprawdę nie cierpi ruchu ulicznego.
mogę sobie pozwolić na jeden przegrany zakład. A ty? Ja nie. Auć. To już jest normalnie... Ta policja jest zaś opłacona, tak jak w paybacku. Czemu w nich nie wjeżdżają, a we mnie wjeżdżają? Skandal, skandal. Dobrze, że tutaj wszystko mogę rozwalić. Masz talent. Muszę przyznać, że masz talent. Dobra, mówiłeś już to. Musimy wpieprzyć w nic. Dobra, good. Countach pod docisk to jest game changer. Miałem rację. A, okej. Okay. Uważajcie na siebie, dobra? Jutro od rana mamy kolejne samochody. Tak jest, szefie! Kurde, facet myśli tylko o swoim biznesie. Zaplanowano na dziś niezłe trasy wyścigów. Zróbmy tam rozpierduchę. Dobra, no to najpierw pojedziemy sobie tutaj. Musimy korzystać ze wszystkiego, wiecie, na początku. Nie mamy za dużo kasy. Słuchaj tego, jakaś laska robi streama na temat pani burmistrz. Alek właśnie wysłał mi link. Alek? Tak, no wiesz, ten gość od tamtego Tegesa. Cii, zaczyna się. Siemka, Lakeshore. Dzień dobry, w dzisiejszym streamie policjanci. Ujawni korupcję związaną z polityką rozsądek przeciwko nierozsądkowi. Fajna nazwa, co nie? Nie? Ale to, co się dzieje z mieszkańcami, nie jest ani trochę fajne. Mamy informacje z pierwszej ręki, które wreszcie ukażą prawdziwe oblicze tego rządu i udowodnią, że to jego członkowie są prawdziwymi przestępcami. Ale najpierw, lubicie swój materac? O cholera, chyba nie znoszę swojego materaca. Ej, co ty na to, jeśli ci powiem, że jest inny sposób na zarobienie kasy poza wyścigami? Lubię swoje obie nerki. To jeszcze nic pewnego, ale mój ziom Alek może szukać kierowcy. Chwila, przypomnij mi, Alek to... No wiesz, Alek, kumpel, z którym się woziłam. Byliśmy w tej samej rodzinie zastępczej. Alek, 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 Alek. Przesadzili z wpisowym na niektóre wyścigi, nie zdobędziemy takiej kasy. Na razie nie. Perfekt start, zarąbiście. Zobaczmy, na co cię stać. Trochę podraftujemy ich sobie teraz. Dobry z ciebie rajdowiec. Ta mechanika jest akurat zarąbista, ta mi się bardzo podoba w tej gierce. To by ej, ale nic. Nie chciałem tego nic, zrobić, on mi wie to. Nie zabawisz na czele. Na czele? Jeszcze nie masz wygranej w garści. Oczywiście, że nie. Przegrywali ze mną lepsi od ciebie. Chyba mamy... Zgubmy ich! Mamy uliczne wyścigi. Do roboty. Ale się zakręciłem, ja pierdziu. Dobra, mamy jeszcze dużo czasu. Może uda się odrobić tę stratę. No, gość tu się przewrócił. Ostry zakrętas. Okej, okay, nie ma źle. Kolejny zryw. Możesz zapomnieć o tej kasie. Że dogonimy tą halą. Nie mogę. Kurde, ale ten bot idzie perfekcyjnie. Centrala, patrz, znajduje się na miejscu. Dobra, 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 dobra. Aj.
Słabo. Z drogi! Ajajajajajaj, może być znowu lipa. Kurde, bele. O skarbie, twoja kasa będzie moja. Już się nie zdziwiła. Lecę za celem! No, nie zdziwi się. Kurna mać. Czy to jest normalnie impossible? Jedyny błąd, jaki popełniłem, był na starcie. Ech, no trudno. Ja nie będę powtarzać. Niewielka strata. 400 dolków. Jazda. Gdzie my mamy kolejny ten? Tutaj. Pisowe. No dobra, to lecimy. W tamtą stronę, tyle że... Pod prąd. Tędy. Centrala, patrol dołącza do pościgu. Chyba to mamy. Au, au. Jedź. Dobra. No i easy peasy. Dobrze, że tutaj jest taki teren z boku. Hej, Alek się do mnie odezwał. Ten to potrafi zrobić wrażenie. Ogarnął sporą akcję. Akcję? Odwiedzimy go i zobaczymy, czy coś dla nas ma. Czemu jeszcze mnie z nim nie poznałaś? Mojego wujka Chopiego też jeszcze nie znasz. Jest więcej takich osób, wiesz? W porządku. Jak już mówiłam, razem weszliśmy w to środowisko. Opiekował się mną. Przypomina mi Nawaro. Nie ty jedna przeszłaś przez ten system, pamiętasz? Tobie się poszczęściło, a ja się tułałam tu i tam. Alek zawsze był przy mnie, gdy nie miałam nikogo innego. Kiedy trafiłam do Raidela, kontakt nam się urwał. Ale kilka dni temu odezwał się do mnie, zupełnie niespodziewanie. Niespodziewanie, tak? Nie, to nie tak. Widział, jak się ścigamy i się odezwał. Słuchaj, to dobry gość. Może nam pomóc zarobić trochę więcej kasy. Tak jak kolekcjoner. W porządku. Przecież wiesz, że ci ufam. Damy czadu! Zawsze to coś. Perfekcyjny start. Zaczynajmy. Super. To może być trudny wyścig i lepiej go pojechać bezbędnie. Nic nie widziałam. O, a więc to tak. Tylko... Mamy towarzystwo! Ścigamy podejrzanych! Ała! Ale mnie migło. Ci szaleńcy naprawdę nie cierpią ruchu ulicznego. W sumie się nie dziwię. Centrala, patrol dołącza do pościgu. Au. Przednio udało mi się tak naładować dryf, także próbowałem tego samego. Tym razem nie pykło, no trudno. Dobra. Nie ma lipy, mamy trochę przewagi. Byleby się w nic nie wpierniczyć. Oszukujesz! To jedyne wytłumaczenie! Tak, pewnie. Ja oszukuję. Centrala, nie chcę nic mówić, ale wypadamy z pościgu. Jedź. Jedź, countach. Latamy wyżej niż Jordan! To już się zaczyna robić monotonne. Przestańcie nawiązywać do NBA. Znajdźcie sobie lepszy temat. Oj, ale wypadłem. Uważaj, mam dla ciebie coś ekstra. Nie, żaden rubber bending. Ja widziałem, dlaczego ta gra jest zdolna. Zgłasza się patrol, my też gonimy cel. Ała. Zdążę. Auć, dobra, kurde, trochę fight łapowo, ale wygraliśmy. Tak. Można zaryzykować, spróbować jeszcze ten. Perfekcyjny start, superowo. To było nic.
Powoli zaczynam się przyzwyczaić do tego modelu jazdy. Do tego stylu graficznego. Au. O tym mówiłem, kurde, balans. Ale ja was tak nie wyzywam, knoje. To tylko zadrapanie. W końcu mnie wyprzedzasz! Naprawdę myślisz, że to zadziała? Ale, dobra. W porządku. Powinno się nam udać. Zwycięzca zgarnia fortę. Ała. Uważaj! Włożyłam w niego mnóstwo pracy. No to dupa. Musiał mi taki kut... Nie, leknął. Ale wiecie, co chciałem powiedzieć. O, co za kurwa. Takie wpisowe poszło. Nie wyprzedzę ich raczej. Nie. Nie ma takiej opcji. Kurde. Nic. Podobno Alek ma być na zlocie. Musimy dobrze wypaść. Dobra, jak tak nic, jest. No to nic. To trudno. Właśnie załatwiłem kolejnych klientów. O naszym warsztacie robi się głośno. Świetnie, brawo ty. Brawo my. Bez was bym tego nie osiągnął. Ten garaż to coś więcej niż firma. To rodzina. Dlatego robimy za minimalną stawkę. Jest parę samochodów do stuningowania. Piszesz się? Tak, jasne. Dziękuję. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jakoś to skleję, bo kurde, odcinek ma godzinę. Ciekawe, ile wyjdzie ostatecznie. Myślę, że 40 minut. Dobra. Oczywiście nie będę pokazywał tego zawsze, jak będę zarabiać. To jest trochę nudne. Postaram się skondensować ten mój gameplay tylko i wyłącznie do takich wydarzeń fabularnych. Powiedzmy, przedstawiłem wam raz, jak się zarabia. Teraz będę to robił poza kamerą. Coś takiego. W Paybacku było dużo więcej fabuły. Tutaj wątpię, że będzie aż tak dużo. Myślę, że też odcinków będzie trochę mniej. Zdecydowanie mniej. No i zobaczymy, jak się przyjmie ta seria na kanale. Ciekawe, kiedy to wrzucę, bo nagrałem to w lipcu jeszcze. 26 lipca dokładnie. Tak, taka ciekawostka. Dobra. Dziękuję za uwagę i miłego dnia, nocy, śniadania, smacznego obiadu. Cześć.